Cześć, dobry wieczór, witajcie. Słuchajcie, zaczynamy sobie dzisiaj końcówkę już Cyberpunka Widma Wolności. Zasadniczo Cyberpunka, bo to będzie koniec Cyberpunka. Dzisiaj sobie zrobimy część pierwszą. Jedną z opcji wybierzemy, zobaczycie jaką, a w drugiej części, następny odcinek, zrobimy sobie no tą drugą opcję. Mamy dwie opcje na zakończenie. Dzisiaj jedna, na następnym odcinku już ostatnim druga opcja. No i tyle, zapraszam. Sobie to, dzwonimy do Rida i final. No tam roczność tego kurde miasta w ogóle. No trochę tak odbyty. Znowu widziałem w mieście murale, ale jakby trochę inne. Nie wiem nawet jak opisać różnicę. Ten kotek jest taki jak graliśmy w... Opisz mi to co widziałeś. Tego ghosta? Wernera? Halo? Widziałem. Jest tam kto? Zakapturzoną postać na tle... To są te cztery karty. Gwiazdy... Może pentagramu? Szatan to też twoja działka? Król Pentakli. Masz do czynienia z kimś, Pentakin kto może. Dzięki determinacji zbudował potężne, bogate królestwo. Tacy ludzie są niebezpieczni. Musimy się podsuwać w sumie teraz. Z wysokości tronu świat wygląda inaczej. Wszystko wydaje się zagrożeniem. Chyba wolałbym satanistów. Mam się strzec? Nie wiem, czy przezorność uchroni cię przed złym losem. Idź za głosem serca. Przynajmniej w momencie klęski będziesz wierny sobie. No i gitara, dobra, następny. Widziałem. Ciekawe, co za to dostaniemy. Postać. Trzymała w ręku coś długiego, jakby maczugę. Król Buław. Jeśli tak... To znaczy, że spotkałeś przywódcę, który kieruje się zasadami w realizowaniu swojej wizji. To dobrze czy źle? Jak zwykle wszystko zależy od ciebie. Król Buław to karta nowych możliwości i przełamania schematu. Kryje jednak niebezpieczeństwo bezwzględności, które wiąże się z drogą na skróty. Także niebezpieczeństwo poświęcenia koniecznego do spełnienia wielkich oczekiwań. Dobra, jeszcze jeden. Widziałem siedzącą postać i naczynie. Może kielich? To król pucharów. Jeśli spotkałeś na swojej drodze kogoś takiego, musisz szczególnie uważać. Ostatnio spotykam wyłącznie ludzi, na których trzeba uważać. Król pucharów może oznaczać prawdziwe zrozumienie i emocjonalną równowagę. Albo wręcz przeciwnie. Manipulacje i duchowe rozbicie. Ostatnie, czego ci trzeba, to jeszcze więcej zawodu i chaosu w duszy. No i ostatnie? Widziałem postać trzymającą w rękach miecze. Widziałeś króla mieczy. Te nazwy rzeczywiście takie... Ciężko by było się domyśleć. Król mieczy widzi jasno i jest silnym głosem rozsądku. Ale w czasie wielkiego poruszenia głos rozsądku nie przebija się przez zgiełk. Prawda, którą głosi, bywa bolesna. Niektórzy wolą zasłonić uszy i żyć w kłamstwie, by uniknąć cierpienia. Jesteś kochana i dziękuję za wszystkie wyjaśnienia, ale nadal nie wiem, co mam myśleć o obrazach, które widziałem. Znalazłeś się w centrum zmagań silnych osobowości. Każda z nich, świadomie lub nieświadomie, próbuje na ciebie wpłynąć. Karty to takie jest w ogóle, tak nie wiem. Nie lekceważ tego. Otworzyły się dla ciebie nowe możliwości. Wymawianie ludziom czegoś, nie wiem. Nowe sposoby ratunku i nowe drogi do zguby. Nadal jednak wybór jest po twojej stronie. I nadal kształtujesz swój los. Nie wierzę we wpływy mistycznych sił na moje życie. Mistyczne siły mają w nosie, czy w nie wierzysz, czy nie. Po prostu wpływają na ciebie i już. Nadal jednak twój los znajduje się w twoich rękach. Bądź wierny sobie i wszystko będzie dobrze.
No i gitara, ścieżka królów, dobrze, zakończone. Dzwonimy do Rida, słuchajcie. Co się tak na nie gapisz? No. Moja znajoma kiedyś tu pracowała. No i co? Serio? Skąd niby masz takie znajomości? Robiła to, robiła, ale no zobaczcie, nie? No to miasto jest genialnie zrobione, genialnie, po prostu genialnie. Dzwonimy do Rida, słuchajcie, bo nam zostało ostatnie zadanie, które wzięliśmy. A, czekajcie, aha, no to ta skrytka, no dobra, skrytki nie zrobimy, okej. Okay. Przyznaję się bez bicia, skrytki nie zrobimy. Dzwonimy do Rida. V, podjąłeś już decyzję? Reid, ciebie też miło słyszeć. Jestem gotowy. Jakie są szanse, że operacja się uda? Szczerze. Ciekawie jestem, jak to się zakończy. Będziesz pod opieką najlepszych lekarzy po tej stronie świata. Uda się, V. Co do tego kasowania, nie da się wyciąć engramu bez uszkadzania go? Niestety nie. Żeby zrekonstruować twoją jaźń, matryca musi wymazać dane zapisane na reliku. Dobra. Jestem gotowy. W takim razie wyślę po ciebie AV-kę. Wybierz jakieś odosobnione miejsce. Dach nad sklepem Mistis Esoterica. Skąd wiedział? Zaczekamy. No dobra. Co, idziemy jeszcze na dach, tak? O północy wejdźmy na dach. Ale ciekawe, że akurat tutaj się dało na ten dach, nie? To jest ciekawe. W ogóle jestem ciekawy, co tu się skończy. Czy jakbym był w innym miejscu, to też by mi tu kazali przyjechać? Przyjść, znaczy się? A gdybyś tak olał ofertę FIA? Taki spontaniczny pomysł. Nie dzwoń już do Rida. Znajdziemy inne rozwiązanie. Czy co, proszę? Nie widziałeś, co napisał? Chcą mnie wymazać. Mam ci tłumaczyć, co to znaczy? No właśnie, to było od początku. Przecież to było oczywiste od początku. Co, myślałeś, że cię wyjmą i włożą do innej głowy? Myślałem, że mnie wyłączą i odstawią na półkę. A w wersji optymistycznej, że pomożesz mi z transferem do sieci. Ale nie, że mnie kurwa wytną jak raka. Punkt bez odwrotu, ja pierdzielę. Gdy zadzwonisz do Rida, niezrealizowane zadania i wszystkie inne aktywności zostaną zablokowane do czasu kończenia głównej linii fabularnej. Jeśli masz jeszcze jakieś niedokończone sprawy, załatwię zanim zaczekasz na AV-kę. Aha, czyli ogólnie to jest dopiero zakończenie, tak? Johnny, sorry. Ale jak powiemy, że nie? Co wtedy? Szukanie rozwiązań, które mogą, ale nie muszą się udać, albo operacja. Wybór jest prosty. Dzwonię do Rida. Dotarłeś na miejsce spotkania? Tak. Chuj. Możecie mnie zabrać do kliniki. Wysyłam AV-kę, niedługo tam będą. Jestem ciekaw jeszcze tej pierwszej opcji. Dzięki. Za wszystko. Czyli tak to się kończy. A jak inaczej miało się skończyć? To moje ciało. A może by żył z żonym? O, i moje życie.
Jeszcze jedna sprawa. To ostatni moment na kontakt z bliskimi. Wykorzystaj ten czas na domknięcie palących spraw przyjaciół, że wyjeżdżasz, tylko bez tych szczegółów. Ach, może dopam. Wiktora też? Nie spodziewałem się, że do Wiktora też napiszemy. Jestem ciekawy, jak to się zakończy. A zrobimy sobie jeszcze tą drugą opcję? Myślałem, że jeszcze RIP będzie, ale już. James Vice, FIA. James Bond. Zakładam, że mam do czynienia z V. Jeśli mogę, to zaszczyt uścisnąć rękę człowieka, który ocalił prezydentkę USA. Dokąd mnie zabieracie? Do prywatnej kliniki w Langley. Pracują tam nasi najlepsi ludzie. Dzięki. A gdzie Reed? Nie przyleciał z wami? Zatrzymały go obowiązki. Może w chuj no zrobię. Nie ma się czego obawiać. Zrobimy sobie dwa zakończenia. Zapraszam do środka. Lekarz oceni pański stan i podejmie niezbędne kroki. Aha, to trzeba będzie nadychać. Ciekawe, czy jestem w stanie. Aha, teraz już mogę to zrobić. Dobra. Trzymam was za słowo. Bo jestem ciekawy, jak to się skończy. Jedno i drugie. Dwie opcje. Doktor Lozano, będę pana operował. Zaczniemy od szybkiego skanu systemu nerwowego. Proszę podpiąć łącze osobiste. Mam nadzieję, że coś jeszcze z niego zostało. Stracę wszystkie moce? No jest uszkodzony, ale damy radę to naprawić. Zaczyna się nowe życie. Możecie otworzyć drzwi? Chcę popatrzeć na miasto. Bez obawy. Niedługo pan tu wróci. Otwórzcie. Na wszelki wypadek. Czony. Niezawodne Night City. Johnny, jesteś wiesz? Czego byś nie zrobił, zawsze cię złamie i zetrze na proch. Wspomnisz moje słowa, gdy pokona cię po raz kolejny, a potem znowu. Dam sobie radę. Popełniłem parę błędów, ale dużo się nauczyłem przez ostatnie tygodnie. Ciekawe, bo ja widzę przed sobą dokładne przeciwieństwo nauki na błędach. Gratulacje, Vi. Możesz być z siebie dumny. Johnny, czego ty ode mnie chcesz? Wjebał mu się na łeb? Nie. Refleksji, przyzwoitości, odrobiny żalu. Przeprosin.
Mam cię przepraszać, bo uratowałem swoje życie? Nie, kurwa, bo zakończysz moje. Musimy się żreć nawet w takim momencie? Że to takie trudne powiedzieć: słuchaj, Vi, nie zawsze nam się układało, ale cieszę się, że cię poznałem. Wiesz, co ty robisz? Chcesz, żebym udawał, że nic się nie stało? Żebyśmy spokojnie zasnęli, delektując się twoim szczęściem. Ale wiesz co? Tylko ty obudzisz się z tego snu. Przepraszam, Johnny. Przepraszam, że nie możesz odejść na własnych warunkach. Ale co? Nie powinno tak być. To tylko słowa. Wiem. Ale chciałem, żebyś je usłyszał. Może w innym życiu moglibyśmy być przyjaciółmi. Dlaczego nie udało się w tym? Byliśmy do siebie zbyt podobni. Uparci i bezkompromisowi. Obydwaj mieliśmy swoje zasady. Myślę, że to jest coś, co w tobie szanuję. Zasady. Dobrze to wiedzieć. Pomyśl, ile byśmy osiągnęli, gdybyśmy zmierzali w jednym kierunku. Wygląda na to, że jest pan pod wpływem silnych emocji. Trzeba coś z tym zrobić. Może kropelki? Nie wiemy, jak stres wpłynie w tej sytuacji na mózg. Bye, John. To chyba już. Chyba tak. Myślisz, że potrafilibyśmy sobie nawzajem wybaczyć? Ja potrafię. A ty? Myślę, że tak. Koniec? To wszystko? Vi? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Vi, słyszysz mnie? Wystraszyłeś mnie, wiesz? Jakieś koszmary miałeś w nocy. Krzyczałeś. Nie wiem, jak bym sobie poradziła bez ciebie. Trzymaj się. A bardzo nie chciałabym tego spierdolić. To nie były sny, tylko wspomnienia. Obudź się, Vi! Widzimy się w Afterlife. Otwiera oczy. Tym razem chyba mnie widzi. Vi, słyszysz mnie? Chyba słyszę. No. Mogę mówić. Dobrze. Najwyższy czas. Reid. To ty? Wydajesz się jakiś inny. I wyglądasz tak jakoś... Człowiek przesiąka Langley, kiedy się tu zasiedzi. Nie jestem wyjątkiem. Ładny. Ładny widok? Co? Za oknem. No, zielony, spokojny. Przeciwieństwo tego, do czego jesteś przyzwyczajony. Mówili mi, że... Masz obowiązki i nie znajdziesz dla mnie czasu.
Kto tak mówił? No, Weiss. Nie było cię w AV-ce. A, no tak. Ale teraz już nie jestem zajęty i chciałem cię odwiedzić. Wiecie, przepraszam, że sobie to przerwiemy. Wiesz, czemu tak się krzywo zrobiło? No, ty tak powinieneś zobaczyć znajomą twarz, zwłaszcza... O, bo sobie po prostu mam zamiar zrobić... O, screena z tego. Żebyśmy mogli mieć naczółkę. O. O to chodziło. Ale ja za nie mówiłem ogólnie. Co teraz? Skąd wiedziałeś, kiedy odzyskam przytomność? Lekarze oszacowali, że dziś albo jutro wróci świadomość. Zaczęli cię wybudzać kilka dni temu. To był proces kontrolowany. To co tam u ciebie? Wypełniam papiery, szkole rekrutów. Nic ekscytującego. Nie brzmi to jak praca w twoim stylu. I tak nie potrafiłbym już działać w terenie. Muszę zapytać, co tam u Sumi? Od dawna nie mam dostępu do takich informacji. Wiem tylko, że żyję. Całkiem miłe powitanie. Tylko kwiatów brakuje. Cały czas tu jestem. Może jednak umarł. Znaczy, chyba wszystko się udało, co? To nie takie proste. Udało się uratować ci życie. Słyszę, że tam jakieś ale? Jest ale. Żeby bezpiecznie wyciągnąć engram, trzeba było uszkodzić twój system nerwowy. Chcesz mi powiedzieć, że poświęciłem John'ego na marne? Nie, nic nie poszło na marne. Żyjesz. Ale? Ale co to za życie? Twoje neurony nie są w stanie obsłużyć większości wszczepów. Tak myślałem, że mnie podchuja zrobią. Mózg udźwignie obsługę łącza osobistego i prostych koprocesorów, ale każda próba użycia wszczepów bojowych może cię teraz zabić. Przykro mi, Vi. To koniec życia, jakie znałeś. Tak myślałem, że straciłem moce. Jest jeszcze coś. Spałeś 2 lata. Mamy rok 2079. Taki szczegół. Jaja sobie robisz. Wolałbym powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Ale 79? Ty nie, to jakiś chory żart, co? Powiedz, że żartujesz. Albo... No nie wiem. Że nie macie pewności? Chciałbym ci pomóc, Vi. Ale nie potrafię. Nie, kurwa. Dlaczego wszyscy zawsze chcą mi pomóc? Kurwa, nigdy się nie da. Dobrze się czujesz? Potrzebuję powietrza. Duszno mi. Będę rzygał. Nogi. Jak zwaty, ledwo stoję. No wiesz, 2 lata. On jest w niebie, czy o co chodzi? A co z moimi wszczepami? Zostały zdezaktywowane. Trzeba było to zrobić, żeby cię ratować.
Kiedy będę mógł wrócić do Night City? Choćby dzisiaj. Ale musisz zadać Świetnie. Sobie... Gdzie moje rzeczy? Vi, posłuchaj mnie. Twoje ciało nigdy nie wróci do normy. Nie poradzisz sobie w tym mieście. Już nie teraz. Zrozum. Chcę ci oszczędzić rozczarowania. I co dalej? Naprawdę doceniamy to, co dla nas zrobiłeś. Znaleźlibyśmy ci zajęcie tu w Langley. Nie jestem gotowy Ciekawe na takie zakończenie. Propozycje. Rozumiem, ale wolałbym, żebyś od początku wiedział, że masz wybór. Wszystko, czym byłem. Właśnie rozpieprzyło się w drzazgi. Uważasz, że to dobry moment na planowanie kariery? Zresztą. To nie jest moje życie, Reed. Ale może być, skoro tamto już nie wróci. Reed, błagam. To się nie uda. Wracam do Night City. Dobra, jak chcesz. Zadzwoń do pielęgniarki, gdy będziesz wiedział, dokąd konkretnie chcesz jechać. Do Night City. Jeśli zmienisz zdanie, to wiesz, gdzie mnie szukać. Reed. Czy w całej tej historii mogliśmy zrobić coś lepiej? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, Vi. I boję się na nie odpowiadać. Jakiego komputera? A, tu jest swobody. Zmutowana bakteria nawet. Co jest za tym oknem rzeczywiście? No ciekawe to jest. W czym mogę pomóc? Mogę już lecieć do Night City? Niestety, AVK nie jest jeszcze gotowa. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. W czym mogę pomóc? Mogę już lecieć do Night City? Niestety, AVK nie jest jeszcze gotowa. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Nie chcę tu usiąść, ja myślałem, że da się ubrać. Widziałem ciuchy w szafie, myślałem, że mogę się ubrać. Chyba jednak nie mogę. Co zobaczę? Trochę się pozmieniało. Jak nie wiem, wygląda.
Aha, no to jest to, dobra. Dalej, bo jestem ciekaw jeszcze tej drugiej opcji, jakbym został z żonym. Jezu, nie to. W czym mogę pomóc? Mogę już lecieć do Night City? Niestety, AV-ka nie jest jeszcze gotowe. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. No a kiedy będzie? 2 lata leżenia, ja się kręcę. A co mamy w ogóle w tym? Coś tu możemy zrobić? Aha, dobra. Dodzwoniłeś się do abonentki Panam Palmer. Numer obecnie jest poza zasięgiem. Zadzwoń później lub zostaw wiadomość. Lata minęły. Cześć panom. Wygląda na to, że dawno się nie widzieliśmy. Ja foka widzę. Już myślałem. Musisz być gdzieś naprawdę daleko. Mam nadzieję, że to po prostu kolejny przystanek, a nie ucieczka. Wszystko ci wyjaśnię, ale wolałbym zrobić to na żywo. Chodzi o to, że nie chcę być teraz sam. No, to jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia. Nie mówcie, że będę musiał znowu zadzwonić teraz do wszystkich. Pokazuję jeszcze czy połączenia, ale... W czym mogę pomóc? Mogę już lecieć do Night City? Niestety, AV-ka nie jest jeszcze gotowe. No kurwa, trzeba zjebie. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. O kurde, spięło się. Wiktor odbierze? Powiem to tylko raz. Nie jestem w nastroju do żartu, więc lepiej... Cześć, Wiktor. Wi? To naprawdę ty? Nawet nie wiesz, jak dobrze cię słyszeć. Ciebie też. Ciebie też. Ale jak to się stało, że żyjesz? Poznałem genialną netranerkę i wydałem ją służbom Man USA w zamian za operację z użyciem ich techu. Oceniam. Musiałeś mieć powód. Wszystko jedno. I tak dopadła mnie karma. 2 lata leżałem w śpiączce. W dodatku już nigdy nie użyję wszczepów.
Nawet prostego wzmacniacza mięśni. Tak ci powiedzieli? Wpadnij do mnie na badanie. Tylko nowały na pewno coś przeoczyły. Przynajmniej na ciebie zawsze można liczyć. Jak to przynajmniej? Dzwoniłem już do kogoś i wygląda na to, że nasza znajomość nie przetrwała próby czasu. Ludzie odchodzą i niestety, choć jak widać czasem wracają. Myślisz, że mam jakieś szanse na powrót do normalności? Na pewnie, zwłaszcza z moim nowym sprzętem. Świat się zmienia, ale Wiktor zawsze pozostaje ostatnią deską tak ratunku. Do zobaczenia. Znasz adres. Nie, no dzwonimy się jeżeli. W czym mogę pomóc? Kurwa, to... Mogę już lecieć do Night City? Oczywiście, AVK jest gotowa. No nareszcie. Już po pana idę. O, miło wreszcie zobaczyć pana na nogach. No i dobra, to jest pierwsza opcja. Proszę pana, słyszy mnie pan? Pytałem, czy udało mi się wybrać odpowiedni alkohol dla pańskiego przyjaciela. Właśnie o ten mi chodziło. Wiktor się ucieszy. O, zamyśliłem się, przepraszam. Ależ nic się nie stało. Night City bywa oszałamiające dla nowo przybyłych. Pozwolę sobie spytać, jak się pan czuje. Jest jakoś inaczej niż było. Nie chcę o tym rozmawiać. Najmocniej przepraszam. Dotychczas spotkaliśmy się tylko raz. Stąd błędny wniosek, że nie jest pan z Night City. Rzeczywiście. Od tego czasu miasto nieco się zmieniło. Jednak naprawdę dawno mnie tu nie było. Co jeszcze mnie ominęło? Najistotniejszą zmianą było znaczne wycofanie się Arasaki z Night City. Zgaduję, że zainteresują pana bieżące wiadomości. Pozwolę sobie włączyć radio. A teraz ulubiony temat ostatnich tygodni. Co się stało? Usunął się w cień. Sugeruje pan, że ktoś mu pomógł? Ale w jakim celu? To proste. Yorinobu świadomie próbował zniszczyć Arasakę. Świadczy o tym cała jego biografia. Rada w końcu to zrozumiała i pozbyła się sabotażysty. Kochani, więcej o tej sensacyjnej hipotezie będziecie mogli przeczytać w najnowszej książce Masao Adamsa. Dzięki za rozmowę. No proszę. Chyba jednak źle oceniłem Yorinobu.
Gdyby nie to, że jego cyngle próbowali mnie zabić, może nawet miałbym do niego trochę sympatii. Mimo wszystko okazał się ciekawą osobą. Arasaka w odwrocie. Trochę tak na to wygląda. Rozmywają to zakończenie. Przez to wypierzenie, nie? Wypełnić powstałą niszę. I co, Johnny? Tego właśnie chciałeś. Wiedziałeś, że w miejscu uciętej głowy Hydry wyrosną trzy nowe? Przepraszam, ale do kogo pan mówi? Do siebie, Edel. Dziękujemy za skorzystanie z usług Dela Main. Jeśli mogę coś doradzić, każdemu kończy się kiedyś paliwo. Grunt to cieszyć się drogą. Tak jest. Jestem ciekawy, jaki to będzie finał tego wszystkiego. Ej, ty! Weź, człowieku, po co tak? Nie jesteś stąd. Fajna miejscowa, nie? Do foty. Witamy w klinice sieci Zetaty. Czym mogę służyć? Ja do Wiktora. Mogę przejść? Był pan umówiony? Tak, ale prywatnie. Rzeczywiście. Mam tu notatkę. Proszę się pośpieszyć. Niedługo przyjdzie kolejny pacjent. Ja nie pacjent. Wiktor, co ty masz na sobie? A daj spokój. Każą mi nosić to cholerstwo. Spełnia jakieś normy bezpieczeństwa. Chyba nie do końca, skoro oczy od niego krwawią. Wstawanie z martwych zaczyna wchodzić ci w nawyk. Serio myślałem, że już cię nie zobaczy. Weź, bo jeszcze się wzruszę. A to źle? No, także mam coś dla ciebie. Mamy taki punkt w regulaminie, który zabrania pić w warsztacie. Na gamę mogą mi dać, rozumiesz? Czekaj. To ten sam, który piliśmy z Jackiem podczas walki o mistrzostwo wagi średniej. Ale un konjakam. Pamiętam jak dziś. Dobrze, że mamy co wspominać. Fajne czasy. A teraz zobacz, jak się pozmieniało. Nie ma czekiego. Ani sklepiku Misty. No, ani sklepiku Misty. No dobra. Skaguj na fotel. To... Co się stało z Misty? A niedawno skończyła się stąd wyprowadzać. Wpada jeszcze od czasu do czasu, żeby wynieść jakieś pudło czy inne szpargały. Ostatnio coraz rzadziej. Przepraszam, że ja tak nic nie mówię, ale po prostu jestem ciekawy tego wszystkiego, co tu się dzieje. Dobra, to jedźmy z tym. I pięknie. Ja bym jakiś dobry serial oglądał. To powiedz, jak to jest? Wrócić do świata żywych. Koniec marzeń o pierwszej lidze, nie? Ale przynajmniej mi się udało. Zostałeś mi tylko ty. Wszystko, co zrobiłem, poszło na marne. Przegrałem wszystko, Wiktor. Moje plany. Marzenia. No, ale przeżyłeś.
Co z tego, skoro stałem się kaleką? Już nigdy nie będę sobą sprzed 2 lat. Zresztą... sam wiesz, o co mi chodzi. Co chcesz przez to powiedzieć? Jak to się stało? Ten cały Zetatech. Wiesz, były naciski jakieś. Groźby nawet. Opór przed zmianą stracił sens. Czemu? Bo uznałeś się za pokonanego? Dotarło do mnie, że straciłbym więcej, gdybym upierał się przy swoim. Zapytałeś Misty o zdanie, zanim podpisałeś umowę? Oczywiście. I co powiedziała? No... dużo rzeczy. Jest wrażliwa. W krótkim czasie doświadczyła wielu przykrych zmian. Nic dziwnego, że przestała... Też coś wolnimy. Szybko, dobra. Chciała czuć się tu dobrze. Tęsknię za nią. Mam nadzieję, że jej się ułoży. Że nam wszystkim się ułoży. Myślisz, że mogliśmy wybrać lepiej? Nie. Odpowiedziałeś bez wahania. Gdyby istniała lepsza alternatywa, albo byśmy ją wybrali, albo utwierdzali się w przekonaniu, że wcale nie była lepsza. Wiktor. Jak zawsze rozsądny, spokojne marzenia. Ja tak nie umiałem. Nauczysz się. Skoro tak mówisz. No, rdzenie wygląda dobrze. Zerkniemy jeszcze na korę ruchową. Nie podoba mi się to twoje... Pierwszy raz widzę coś takiego. Twoja kora przestała odpowiadać na sygnały wszczepów. Może gdybym przeinstalował soft neuroporcu? Nie, nie do rady. A jakby pójść w sygnał binarny? Nie, mogłoby to iść do wstrząsu i to całkiem poważnego. Mówię, że da się coś zrobić. Cholera. Pomyliłem się. Przepraszam. Nie przejmuj się. I tak przyszedłem tu bez nadziei. To niedobrze. Musisz uwierzyć, że coś jeszcze na ciebie czeka. Ciekawe, czy jeszcze można głosować ponownie. Nie. Pogodzić z rzeczywistością. Zmienisz się, ale będziesz żyć. Spójrz na mnie. Zaadaptowałem się. I nadal robię to, co daje mi szczęście. Po 2 latach tego nie wiedzisz. Ale dla mnie czas płynął inaczej. Nie jesteś szczęśliwy. Po prostu naśladujesz dawnego siebie. Naprawdę tak myślisz? Wektor, szybko. Były problemy, naprawdę poważne. Potrzebuję szybkiego zabiegu. Chyba coś mi się... Co masz? Opóźnienie? Tyler, no teraz nie mogę. Wróć jutro. Jakie wróć jutro? Dobra, siadaj. To przyjaciel spoza firmy. Przyjdź później, to dla mnie naprawdę ważne. Co? Serio? Chyba coś ci się pomyliło. Zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś tu na kontrakcie. Akurat wychodziłem. Andy. Strasznie cię przepraszam. Wektor. Wektor? Hej. Wpadnie jeszcze kiedyś, co? Jasne. Wpadnę.
Zamknij za sobą, jak będziesz wychodzić, dobra? No dobra. Muszę zająć się Tyler. I co teraz? Rozumiem, że nie poszło. A tu też, czy nie? Zamknę, bo nie wiem, o co chodzi. Czy to będzie istotne na przykład? Aha, ten tam na mnie czekał, tak? Ciekawa opcja. Ja chyba sobie zrobimy jeszcze jeden. Proszę, jednego... proszę. Widziałeś, Jimmy? Mamy tu korpo ścierny trochę. Człowieniu, dawaj pieniądze, ale już, szybciutko. Nie pracuję dla korporacji. Masz mnie za debila? Trochę wylazłeś tam z kliniki Zetatechu. Pieniądze, cwaniaku, raz. To nie jest dobry moment. Chuja mnie to. Dawaj pieniądze. Znam paru ludzi, którym nie spodoba się, jak się do mnie odzywasz. I co? Myślisz, że boję się twojego szefa? Myślę, że możesz bać się Padre. Przegrańca, który stracił Haywood? No chyba jednak nie. Jazda! No i tak to się kończy. Vi! O rany, co ci się stało? Spadłem ze schodów. Potknąłem się. Spokojnie, powoli. Cały jesteś? Jest okej. Potłukłem się, to wszystko. Ci goście musieli być naprawdę dobrzy, skoro sobie z sobą poradzili, co? Nie, Misty. To ja... nie jestem już dobry. Och, to przez relik. Powinnam się zmartwić, ale zamiast tego cieszę się, że cię widzę. Dzięki. To jest bardzo miłe. Jakoś od razu lepiej się czuję. Pani, na pewno jest ci ciężko, ale to minie. Zawsze tak jest. Pewnie masz rację, ale w tej chwili trudno mi w to uwierzyć. Widzisz, co się stało. Nie potrafię obronić się przed byle żulem. Co ja teraz zrobię? Nauczysz się z tym żyć. Trzeba tylko unikać niektórych ulic i wiać, gdy słyszysz strzały. To twoja codzienność? Witamy w świecie zwykłych twarzy w tłumie, Vi. Niedługo przyjedzie moja taksówka, ale mam jeszcze chwilę na rozmowę. Wiesz co? Nie wiem. Stęskniłam się za tobą. Czyli w końcu wyjeżdżasz. W sumie taki już trochę dziwna historia. Spalony ten papier rozmów. Wiesz, co o tym zdecydowało? Karty ci powiedziały. Karty podpowiedziały ci, co robić? Nie, karty nie. Ale byłeś blisko. Pewnego dnia spłonęła moja ulubiona zielarnia. Przyszłam dokupić białej szałwi i zobaczyłam zgliszcza. I nagle dotarło do mnie, że nic nie jest już takie samo. Jackie nie wróci. Vi przepadł. Wtedy zamknęłam sklepik. Nie pomożesz nikomu znaleźć równowagi, jeśli sam ją straciłeś. Nic nie trwa wiecznie. Odzyskasz spokój ducha. Pewnie tak będzie. I później znów go stracę i znów odzyskam. Czyli jednak zrobimy sobie tak, ale że... za każdym razem to będzie inny spokój.
zbudowane na nowych fundamentach. Żeby zostać Silverhandem, zrobimy sobie na następnym odcinku, bo to już jest za długi odcinek. Jeszcze jakbyśmy mieli tamtą opcję zrobić, może też z godzinę trwać? Nie wiem, może trwa 5 minut. Zrobimy sobie zakończenie, część pierwsza, pierwsza opcja. Beguś, nigdy nie wyobrażałem sobie ciebie z papierosem. Tak. Ja też musiałam w końcu odreagować. Podpowiesz mi, co robić? Równowaga, czy nie? Zawsze umiałaś powiedzieć coś mądrego. Zobaczcie, jakie... Kurde, ja tu widzę te detale. Mogę ci powiedzieć, jak wyszłam z mojego ostatniego dołka. No. Kurde, jeszcze jakby... Okazało się... No właśnie, to też się zrobimy. Będzie bardziej... Myślę, że mój stary przyjaciel nadal żyje. Teraz tam stary. Wybrałaś najlepiej z nas wszystkich. Opuszczasz Night City, zanim zdążyło cię przerzuć. Swoje zrobiło. Ty też możesz wyjechać. Nie wiążą cię tu już żadne zobowiązania. Taki przywilej zwykłych twarzy w tłumie. Zwykłe twarze w tłumie. Zwykła twarz. No więc? Gdzie poszukasz swojego nowego miejsca? Może jednak wyjadę? Dotychczas widziałem tak mało świata. Może gdzieś tam znajdę nowego siebie. Jeśli zahaczysz o pewną polską puszczę, pomogę ci szukać. Moja taksówka zaraz będzie. Chodź, odprowadzisz mnie. No, ciekawostka była, bardzo fajna. Masz ten naszyjnik, który ci dałam? Musiał się gdzieś zapodziać. Smutne zakończenie, nie? Nie szukaj go. Już nie warto. Z tego, widzicie, w Linkin Parku. Słuchajcie, to było jedno zakończenie. Słyszałam, że wróciłeś do miasta. Nie ukrywam, jestem pod wrażeniem. Najpierw przejedzie Hermana, potem akcja w Dogtown, a ty ciągle żyjesz.
Chociaż doszły mnie słuchy, że nie jest to już to samo życie, co kiedyś. Swego czasu w Afterlife mówiło się o twoich wyczynach. Jest nawet kilku takich, którzy uważają, że zasłużyłeś sobie na własnego drinka. Może byłoby lepiej, gdyby nadal tak myśleli? Nie zrozum mnie źle. Zawsze będziesz mile widziany w moim klubie. Ale twoja legenda może cierpieć na takich wizytach. Pomyśl o tym. My tu o tobie i tak nie zapomnimy. Hej, V. Będę się streszczał. Słuchaj, fajnie, że próbowałeś odezwać się do pana. Przyjemnie się żyje z myślą, że nic ci nie jest. Ale muszę cię poprosić o jedno. Nie dzwoń do niej. Nigdy. Dziewczyna długo zbierała się po twoim zniknięciu. Ona niełatwo się przywiązuje, ale jak już jej się zdarzy, to łatwo ją skrzywdzić. Nie sądzę, żeby taki był twój zamiar. Dlatego zakładam, że zrozumiesz. Nie rób tego sobie. Ani jej. Nie dzwoń. Chciałem sprawdzić, czy sobie radzisz. Bo wiesz, Langley wciąż na ciebie czeka. W razie czego. Tylko nie traktuj tego jak przejawu litości. Jeśli ktoś tu wyświadczy przysługę, to ty mnie. Prawda jest taka, że was zawiodłem. Ciebie i Somi. Ale tylko tobie mogę jeszcze pomóc. Może wtedy przestałbym się czuć tak. Po prostu daj mi znać. Ta ostatnia rozmowa nie wyszła tak, jak powinna, co? Dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Napijemy się. Może obejrzymy jakąś powtórkę, żeby było co wspominać w nowych czasach. Chcą przebudować klinikę, a mnie przenoszą do San Francisco. Narobiło się ostatnio tych nowych początków. Łatwiej było wystawić im czoło po porządnym pożegnaniu. Mnie w każdym razie na pewno. Co ty na to? Tak zrobimy, słuchajcie, no... Nie ma tu, teraz już mamy zagłoszę to. W każdym razie... Zrobimy sobie tak, że teraz z tego sobie zrobimy część pierwszą, a z tej drugiej opcji, wybierając żonego, zrobimy sobie część drugą. Ok? Zaczniemy od tarota. Tego zadania z tarotem i wybieramy, czy jak już będziemy oddawać to zadanie z tarotem, bo ten przed wątek nie ma sensu. Teraz nawet nie wiecie, o czym mówię. Bo to uciąłem, wyciąłem. Dobra, nie ważne. Także słuchajcie. Przyspieszymy trochę przewijanie, bo zobaczymy, czy jeszcze tu coś powiedzą, czy nie powiedzą. I na jeszcze jednym, ostatnim już odcinku zrobimy sobie ścieżkę Johnego. Wybierzemy Johnego. No ta, powiem wam, że no trochę banieryje. Nie powiem, że nie. Jest coś w niej takiego przejmującego. To był tak naprawdę pewnie... Było pewnie tak naprawdę zakończenie dodatku. Może i nawet całej historii. Może i nawet całej historii V. Nie wiem, zobaczymy jak to tam. No sobie kiedyś tam będziemy wracać może jeszcze do Cyberpunka. Bo gierka bardzo dobra, naprawdę. No, jakby tak wyglądała na premierę, to by zmiotła. Mi tak się podobała, ale... Tak czy inaczej, klasa.
Dobra, ja się będę żegnał. Chyba, że jeszcze coś skoczy, no to sobie tutaj dogramy. Wy się trzymajcie, widzimy się jeszcze na ostatnim odcinku z Cyberpunka, Widma Wolności i na live'ach. Dzień dobry, bye.